Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom różnych kierunków ekonomicznych w Polsce, z różnych uczelni, przy czym tylko z przedmiotów ilościowych, z których będzie można rozwiązywać jakiekolwiek zadania z treścią, gdzie trzeba dokonać określonych obliczeń i je zinterpretować. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak rozwiązuje się zadania dowolne, ale co do kolejności wykonywanych działań. One występują w różnych przedmiotach, tylko pod nazwą określonych miar, które trzeba wyliczyć, interpretować i w ogóle rozumieć. Jeżeli z jakimiś zadaniami sobie nie radzicie, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy zadania@projekty.pl. Załączajcie od razu treść takich zadań i ja, gdy tylko będę miała taką możliwość, odpiszę na adres mailowy ze wskazówkami lub też z inną odpowiedzią. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak dokonać takich obliczeń, które mamy podane na monitorze, czyli to jest 25 do kwadratu plus 10 razy 4. Te obliczenia nie zawsze są od razu takie proste, więc pamiętajmy o kolejności działań. Po pierwsze o tym, że będzie dodawanie, to ok, ale nie można pominąć kolejności działań, bo najpierw liczymy potęgowanie, a potem dopiero mnożenie, a suma będzie tutaj na końcu. Więc dlatego 25 do kwadratu liczymy, więc możemy policzyć 25 razy 25, czyli ja zrobiłam 25 razy i równa się daje mi wynik 625. I teraz do tego ja dodam 10 razy 4. W ten sposób widzicie, kalkulator nie liczy prawidłowo, ale jeżeli policzymy 25 razy 25, czyli to samo nasze 625, i jeszcze raz ja wpiszę, że 625, do tego dodam 10 razy 4, to otrzymujemy, tu jest coś nie tak. Jeszcze raz, 25 razy 25, czyli sobie możemy wpisać, że jest to 625 i na kalkulator oddzielnie liczymy, najlepiej to będzie skasować. Mamy 10 razy 4, czyli wiadomo, to akurat jest proste obliczenie, ale czasem bardziej skomplikowane, wychodzi 40, czyli piszemy plus 40 jest wynikiem tego dodawania. I jeżeli sobie skasujemy i policzymy 40 plus 625, co pamiętamy zawsze o tym, że przemienność dodawania występuje, czyli nie robi różnicy, czy 40 plus 625, czy 625 plus 40, wynik wyjdzie dokładnie ten sam, czyli 665. W drugim zadaniu, w drugim podpunkcie mamy do policzenia na pewno ułamek zwykły, gdzie w liczniku, sprawa może bardziej skomplikowana, mamy potęgowanie, do drugiej potęgi podnosimy liczbę 25, a w mianowniku prosta suma 1 plus 4. Dodajemy do tego pierwiastek, a pod pierwiastkiem też mamy jakieś działanie matematyczne, gdzie jest i suma, i potęgowanie, i mnożenie. I w tym momencie najpierw się zajmijmy naszym ułamkiem zwykłym. W liczniku musimy maksymalnie uprościć, że to jest 625, bo to jest po prostu 25 razy 25, 625, a w mianowniku 1 przez 4. A więc ja tutaj działam po prostu przez kopiowanie. Wpisujemy 625 przez 5 i równolegle liczymy sobie, że to jest 40, bo 10 razy 4, a tu jest 9. Czyli nie robimy w ten sposób, że 4 plus 3 podnosimy coś tam do kwadratu, a działamy według kolejności działań. I teraz, jeżeli nie wiecie jakiegoś wyniku od razu w pamięci, to liczymy 625 przez 5, najlepiej na kalkulatorze, wtedy najmniej błędów wystąpi, 125. I teraz pod pierwiastkiem suma 40 plus 9,
Oczywiście, że to jest 49, ale dla jasności, jak się to obsługuje na kalkulatorze? 40 plus 9, czyli dwa elementy do siebie ze znakiem plus i równa się, mamy 49. I teraz po znaku równa się zapisujemy, że to jest 125 plus. No i teraz jaki jest wynik pierwiastkowania rzędu drugiego, że tak powiem, z 49? No to jest po prostu 7 razy 7, 49, a więc dwie siódemki dały wynik 49, więc pierwiastek będzie musiał wynosić 7. I teraz już dopiero teraz faktycznie możemy dokonać tej pierwszego dodawania, które tutaj było centralnym elementem. No i 125 plus 7, oczywiście 132, więc 125, jak napiszę, że to jest plus 7, daje nam 132. Także na ten czas kończę omawianie tych dwóch przykładów z kolejności dokonywania obliczeń w różnych przedmiotach. Jeżeli posiadacie jakiekolwiek zadania, które potrzebujecie się skonsultować z korepetytorem, załączcie je na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl lub wejdźcie na moją stronę internetową. Tam zapoznacie się z całą moją ofertą. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie. Jak najbardziej czekam na jakąkolwiek aktywność ze strony studentów i owocnej nauki.